Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o rynku cukru. W studiu witam Pawła Wyrzykowskiego, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na jakim poziomie utrzymują się ceny cukru i co ma na to wpływ? Jeżeli mówimy o rynku światowym, to tutaj w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy wzrosty cen cukru. Indeks cen cukru FAO w sierpniu bieżącego roku osiągnął poziom o 10% wyższy niż w lipcu i był to jednocześnie już piąty miesiąc z rzędu, kiedy ceny cukru na rynkach światowych rosły. Jednocześnie też ten poziom był najwyższy od lutego 2017 roku, no więc widzimy, że ten poziom cen cukru na świecie jest wysoki. Co o tym decydowało? No przede wszystkim sytuacja w Brazylii, czyli u największego producenta i eksportera cukru na świecie. I tutaj ze względu na obawy co do stanu upraw trzciny cukrowej po mrozach, a jednocześnie po utrzymującej się suszy, wpłynęły na to, że mieliśmy takie wzrosty cen. W ostatnich tygodniach z kolei obserwowaliśmy ponowne wzrosty cen ropy naftowej na świecie, co ma wpływ na również ceny cukru i też już to widać w notowaniach giełdowych, że ceny cukru w tych tygodniach wzrosły. Powiedzieliśmy już o cenach cukru na świecie, a jak wypadają ceny cukru w Polsce? Ceny cukru w Polsce ze względu na sytuację międzynarodową są na wysokim poziomie. Według danych GUS w lipcu bieżącego roku cena cukru workowanego osiągnęła 2000 zł za tonę i był to poziom najwyższy od września 2017 roku, czyli ostatniego miesiąca przed deregulacją rynku cukru w Unii Europejskiej. A jak wygląda kwestia dostępności cukru na rynku unijnym w sezonie 2020-2021? Pod względem produkcji ten sezon 2020-2021 w Unii Europejskiej był niekorzystny. Produkcja ukształtowała się na poziomie 14,5 miliona ton, czyli na poziomie o 18% niższym niż średnio w poprzednich trzech sezonach. No to pokazuje, że rzeczywiście produkcja cukru w Unii Europejskiej w tym sezonie była bardzo niska. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na zużycie, ono również się zmniejszyło, no ale mimo wszystko wpłynęło to na poziom zapasów. I według danych Komisji Europejskiej te zapasy na koniec czerwca 2021 roku w Unii Europejskiej ukształtowały się na poziomie 4,8 miliona ton wobec 6,6 miliona ton w czerwcu 2020 roku. A jak wypadają pierwsze prognozy produkcji cukru w Unii Europejskiej w sezonie? Prognozy Komisji Europejskiej z początku wakacji, czyli z początku lipca 2021 roku, mówią o tym, że produkcja cukru w Unii Europejskiej osiągnie poziom 15,5 miliona ton, czyli będzie to o 7% więcej niż w poprzednim sezonie. Jednak z rozmów z producentami z Niemiec, z Francji czy też z Polski, czyli z głównych obszarów upraw, wynika, że na początku września ze względu na mokrą pogodę w okresie letnim zawartość cukru w burakach była niska. Więc jeżeli w kolejnych dniach warunki się nie poprawią, to może się okazać, że produkcja cukru w Unii Europejskiej finalnie będzie mniejsza od tej, którą zakładała Komisja Europejska. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Życzę, by finisz sezonu miał jednak słodki smak. Do zobaczenia.